prosić wszystkich państwa, wszystkich kamiennogórzan i gości, którzy przyjechali, a wiem, że są tacy, do Kamiennej Góry z terenu całego powiatu, naszego kamiennogórskiego, na niezwykły, jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy koncert. Wspaniałej osoby, wspaniałej artystki, która jest niezwykle zasłużona dla polskiej piosenki. Szanowni państwo, zapraszam na scenę panią Krystynę Giżowską. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo gorąco. Gorąco, gorąco, naprawdę gorąco, bo jest zimno, więc chciałabym państwu oddać trochę tego ciepła tutaj ze sceny. Ale co, przemarzliście już bardzo? Zimno? No to trzeba jedno piweczko wypić małe, takie zgrzane, fajne piwko i się zrobi cieplej. Ja myślę, że dzisiejsze spotkanie was troszeczkę rozgrzeje, postaram się bardzo. A ponieważ nie było mnie tutaj tyle lat, prawda? Nie było. Więc na dzisiejsze spotkanie przygotowałam bardzo różne piosenki ze swojego repertuaru. Te sprzed lat również będą, ale będą też zupełnie nowe. I te też chciałabym państwu przygotować, ponieważ jak mówiłam, jestem pierwszy raz, muszę się przedstawić bardzo szeroko. Ale na początek pozwólcie państwo, że zaproponuję jedną z moich ulubionych piosenek. Ta piosenka no jest liryczna, takie lubię ogromnie, ale mam nadzieję, że państwa nie zanudzę. Na początek posłuchajcie piosenki pod tytułem Otwarte serca, zamknięte drzwi. Szary dni, otwarte serca, zamknięte.
serdecznie dziękuję. Cieszę się, że lubicie romantyczne i liryczne piosenki. Takie też lubicie, prawda? A cóż, słowiańska dusza. Ja przyznam się Państwu, że też z miłą chęcią właśnie po takie piosenki sięgam. I kiedy mam do wyboru właśnie szybkie piosenki, takie rytmiczne i liryczne, zawsze jednak sięgnę po tę liryczną. Chociaż nie będę Państwa zanudzała tylko takimi piosenkami, bo jesteśmy tutaj po to, żeby się troszeczkę rozerwać i pośpiewać, kochani, pośpiewać, tak. Myślę, że jako Słowianie w ogóle lubimy śpiewać, więc Państwo też ze mną dzisiaj zaśpiewacie, prawda? Mogę liczyć na to? Bardzo się cieszę, bowiem właśnie nadszedł czas, żebyśmy powoli zaczęli rozgrzewać nasze gardła. A najlepszymi do tego będą chyba te moje piosenki sprzed lat. Co Państwo na to? Przypomnę je wszystkie w formie wiązanki. Zapraszam Państwa, tu są wolne miejsca. Będziemy mogli spojrzeć sobie w oczy, kochani. Zapraszam tutaj. A więc chcę zaproponować teraz te moje piosenki sprzed lat. Te wszystkie, które ukazały się na płycie pod tytułem Złote przeboje, złote obrączki. I z tej płyty proponuję wiązankę wszystkich moich piosenek. Zaczynamy! A na początek złote obrączki. Macie takie na paluszkach? No macie, macie, tak? Mam nadzieję, że to nie jest wasz cały majątek. Nie? No spróbujmy zaśpiewać. Wszyscy razem. Już! Złote obrączki i róże płonące, rozmowy, które są jak małe słońca. I jeszcze raz. Złote obrączki, nasz cały majątek, ruchome święto dwóch serc, magiczny krąg. Odpłynął już z ekranu snu tęczowy jacht. Nagle znów nie masz nic oprócz mnie. Jak Zorba patrz, graj tak jak ten, co wszedł na dach. Lepiej być razem, niż dużo mieć. Wieczorem syty zdarzeń, uciekasz gdzieś do marzeń. Wyjesz po cichu, spójrz do lustra, jak długo tak chcesz żyć. Zobacz tam, gdzieś za ścianą, też taki ktoś jak ty. Dawno przed całym światem zamknął drzwi. Raz na przekór, uciec stąd.
że dzień nie wart jednej łzy. Pierwszy wieczór od lat, gdy ciebie brał, spokój mi skradł, a dał w zamian tęsknoty smak. Samotność uczy nas liczyć czas. Ona jedna to wie, jak nam bez siebie. Przeżyliście Państwo już nieco w życiu, tak? Co nieco. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że te piosenki pamiętacie. Dla artysty to jest tak jak miodzik na serce, przyznam szczerze, kiedy słyszę, że te piosenki, mimo że minęło już tyle lat, bo rzeczywiście minęło bardzo dużo lat. W 1984 roku nie było Ciebie tyle lat, zaśpiewałam w Sopocie. I mimo że ta piosenka nie wygrała, tylko inna, Blue Box, no to wszyscy i tak myśleli, że właśnie Nie było Ciebie tyle lat wygrało. Ale ona wygrała naprawdę, ta piosenka, przyznam szczerze. I od tej pory, dzięki właśnie temu, że się ta piosenka Państwu spodobała, no mam tak miłe właśnie sytuacje właśnie, że Państwo śpiewacie. I za to Państwu dziękuję, że je pamiętacie. Te piosenki oczywiście. O!
proszę Państwa, tak, to było wiele lat temu, jak tak Pan patrzy, 84 rok, kiwa Pan głową. No widzi Pan, młodość przeminęła, uroda jeszcze została, nie? No właśnie, wie Pan, no ale cóż. Tak, Krysia, no widzi Pan, no tak. Teraz jednak troszeczkę pójdę do przodu i zaproponuję Państwu piosenkę, która powstała nieco później. Skomponował dla mnie tę piosenkę Seweryn Krajewski. I tak jak wszystkie inne piosenki, tekst jest też o życiu. O życiu śpiewam chyba najwięcej. Ale wydaje mi się, że o życiu można śpiewać bez końca, prawda? Jest takie kolorowe. A więc posłuchajcie teraz Bądź blisko mnie na dobre i na złe. Proszę Państwa, tak, bądź blisko mnie na dobre i na złe, ale teraz chciałabym jednak przejść do nieco innego repertuaru, nie swojego repertuaru. Widzę tutaj moją średnią wiekową, o tak, właśnie, wychowaliśmy się na czerwonych gitarach, prawda, na niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych, ja też. Chodziłam na koncerty, stawałam, a ponieważ pochodzę z takiego miasteczka jak wasze, małego, powiatowego, z Człuchowa na Pomorzu, tam się wychowałam. I tam do dzisiaj mieszka moja cała rodzina. Często tam zaglądam. Mam nadzieję, że koniec lipca też mi się uda pojechać tam przynajmniej na tydzień. I powiem Państwu szczerze, że do tego miasteczka, jak przyjeżdżała taka znana kapela jak Czerwono-Czarni czy Niebiesko-Czarni, no to cóż, całe miasto szło do amfiteatru na koncert. Ja również. Tak stałam pod tą sceną, tak patrzyłam i marzyłam o tym, żeby mnie się też kiedyś w życiu udało. A ponieważ występowałam już wcześniej jako amatorka w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, no to cóż, tym bardziej marzyłam o tym, żeby stanąć na scenie. I wiecie Państwo, no udało mi się, udało. Okazuje się, że marzenia się spełniają. I z tego okresu... Także warto wierzyć, warto wierzyć. I z tego okresu, kochani,
pozostałe piosenki, które pamiętam do dzisiaj i które kocham do dzisiaj. Mam nadzieję, że wy je też znacie i tak samo lubicie jak ja. Młodzi znają na też na pewno, bo ta muzyka właśnie ponownie rozkwita, ponownie przeżywa renesans i bardzo dobrze. I z tego się cieszę. Więc przypomnijmy sobie chociaż kilka piosenek z tego okresu i mam nadzieję, zaśpiewamy razem. Gaduła jestem, co? A, gaduła straszna. Pod papugami! No. Proszę, tak, nasza młodość. Ale kochani, jest jeszcze jedna piosenka, którą musimy razem zaśpiewać z tym, że tej piosenki niestety ja nie zaśpiewam sama. Jak mi nie pomożecie, to nie ma mowy, kochani, nie ma mowy. Czy gardło już rozgrzaliście troszeczkę? No nie słyszę, na pewno? O, teraz słychać, że już rozgrzane. Wobec tego, proszę państwa, to piosenka też naszej młodości. Myślę o swojej średniej wiekowej, zaraz, tak. Młodzi też ją znają. Pamiętacie 13? A zapytam jak kiedyś. Pomożecie? Pomożecie? Pomożemy, tak. Proszę państwa, a więc 13 zaczynamy, tak. Na początek rączki do góry. Spróbujmy, spróbujmy, nie bójmy się. Panowie też, panie też tam stojący. Śmiało wszyscy i raz, dwa.
odważnych zrywa wiatr. A gdzie te ręce, gdzie te ręce? Tak! I 13. Wszystko zdarzyć się może. 13. Ja w różowym kolorze. 13. Nie smucą mnie łzy. 13. Piękniejsze mam sny. 13. A ty właśnie 13 jesteś zły. Wiem, że gniewasz się na mnie, bo powodów masz tysiąc, ale jedno ci powiem, jedną nogę ci przyrząd. Dzisiaj śpiewam tak. Woo! Poszalejemy troszkę. No! Ba, 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 da. No! Śmiało, śmiało, poruszajmy się troszkę. Tak! No! Jesteśmy tutaj, żeby poszaleć. No właśnie! Brawa za pierwszy komitet! No! Gniewasz się na mnie, bo powodów masz tysiąc, ale jedno ci powiem, jedno mogę ci przysiąc. I wszyscy głośno śpiewacie i 13. Nawet w grudniu jest wiosna. 13. Każda droga jest prosta. 13. Niech idę w tych bar. 13. Piękniejszy jest świat. 13. Kapelusze z dwóch poważnych zrywa wiatr. I jeszcze głośniej, jeszcze głośniej. Wszyscy razem i 13. Wszystko zdarzyć się może. 13. Świat w różowym kolorze. 13. Nie smucą mnie łzy. 13. Piękniejsze mam sny. 13. A ty właśnie 13 jesteś zły. Krzyknijmy 13. Wszyscy głośno i 13. Słyszę. Proszę Państwa, no to się cieszę, że lubicie śpiewać, że kochacie takie piosenki, lubicie się również rozerwać i bawić. Ja też, przyznam szczerze. Ale teraz dla uspokojenia jeszcze jedna piosenka sprzed lat. Piosenka, która znalazła się w moim repertuarze przy okazji kręcenia takiego programu telewizyjnego Stare po Nowemu. A więc proponowano piosenki bardzo znane nowym wykonawcom i w nowej aranżacji po prostu nagrywaliśmy je. Mnie przypadła wtedy w udziale piosenka Seweryna Krajewskiego Posłuchaj, co ci powiem dziś. I przyznam szczerze, że bardzo się ucieszyłam, bowiem Seweryn Krajewski to był nasz idol. Wszystkie kobitki się w nim kochały, nie? Kochałyśmy się, nie? Jaki przystojny chłopak był. Właśnie. No cóż, więc posłuchajcie tej piosenki, ponieważ ona nic nie straciła na aktualności. Posłuchaj, co ci powiem dziś.
Proszę Państwa, one są zresztą zawsze miłe. Ja zawsze twierdzę, że wspomnienia są częścią nas i jeżeli jeszcze są dodatkowo bardzo miłe i sympatyczne, tym lepiej, prawda? Proszę Państwa, ale teraz wrócę do swoich piosenek. Tak, i to do tych piosenek, które powstały najpóźniej. Ta piosenka zresztą, którą chcę teraz przedstawić, miała szczęście ukazać się już w takim programie telewizyjnym, to znaczy na telewizyjnej czwórce, Polsat 4, jeśli ktoś ma dekoder naturalnie, jest również na liście. Często też można ją usłyszeć w koncertach życzeń, a tytuł jej Powiedz, czy mnie kochasz. O, też o życiu, tak? Powiedz, czy mnie kochasz, daj mi nadzieję znać.
Tak, proszę Państwa, to pytanie retoryczne, mam nadzieję. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka. To jest, przyznam Państwu szczerze, że jest to najpiękniejszy moment, takie właśnie koncerty, kiedy artysta może sprawdzić, czy nowe piosenki, które nagrywa, mają szansę się przyjąć i spodobać, czy nie. A więc musicie wytrzymać jeszcze jedną piosenkę, kochani, żeby nie wiem co. Jest jeszcze jedna moja nowa piosenka, którą chcę Państwu przedstawić pod tytułem Zmienić czas. O, chciałabym, powiem szczerze. A więc proszę, zmienić czas! Zaczynamy! Piosenki, które śpiewam właściwie po raz pierwszy, bo są to tak młode piosenki, że właściwie nie miałam okazji jeszcze, nie miały okazji być spopularyzowane, więc może takie właśnie spotkania jak dzisiejsze, no właśnie, spowodują, że Państwo jak gdzieś usłyszycie tę piosenkę, już będziecie wiedzieli, o jaką chodzi. Ale jest jeszcze jedna piosenka, którą muszę przedstawić. Ta piosenka pojawiła się najpóźniej w moim repertuarze, a to przy okazji kręcenia programu telewizyjnego
Może oglądaliście? Muzyka łączy pokolenia. Na Trójce. Tak? No właśnie. Miałam tam okazję wystąpić z zespołem Various Monks. I było tak, że ja śpiewałam zespołu Various Monks piosenkę pod tytułem Maj, natomiast kobitka z zespołu śpiewała moją Przeżyłam z Tobą tyle lat. No więc chcę Państwu tę piosenkę przedstawić, bo cóż, wydaje mi się, że warto, ponieważ maj dopiero minął, wiosna w pełni, a więc dla Państwa dzisiaj maj. Tak, ale nie Wariusz śpiewa, tylko ja. Proszę Państwa. Ale ja myślę, że się pomyliłam. Chyba Daniel jest teraz, co proszę Pana? Tak, kiwa mi Pan głową. Dobrze, o tym Wariusie to powiem, powiedziałam już wszystko, więc zamienimy się rolami. Najpierw zamiast Maja zaśpiewam taką piosenkę z jajem, jak to mówią. Piosenkę country. Nagrałam ją przed laty z zespołem Truba Duży. Do Daniela idziemy na prywatkę, dobrze? A więc w rytmie country. Daniele rodzą się w niedzielę, bo wtedy w życiu im weselej, a im weselej jest Danielom, tym częściej panny im się ścielą. Ścielą się panny im u stóp i każda chce z Danielem ślub, bo gdy wesoło nie jest źle, więc każda mieć Daniela chce. U Daniela jest niedziela przez okrągły rok. U Daniela szampan strzela zawsze pełny rok. U Daniela karuzela dziewcząt oraz tam. To jest Daniel od wesela osobiście sam. U Daniela na pościela wolne płatki róż. Daniel panny tak ośmiela, gdy chce kochać już. W krylach, trelach i morelach od zamierzchłych lat. Być Danielem i całe życie mieć w niedzielę, lecz trzeba zawsze mieć nadzieję, bo lepiej temu, kto się śmieje. Ten powodzenie zawsze ma i Bóg mu da, i Panna da. Wiwat niedziela, cieszmy się, bo gdy wesoło nie jest źle. Daniela jest niedziela przez okrągły rok. U Daniela szampan strzela zawsze pełny chłop. U Daniela karuzela dziewcząt oraz tam. Bo jest Daniel rozwesela osobiście sam. U Daniela na pościela wolne płaki róż. Daniel panny tak ośmiela, gdy chce kochać już. W trylach, trylach i morelach od zamierzchłych lat. U Daniela jest niedziela, okrągły świat. U Daniela jest niedziela przez okrągły rok. U Daniela szampan strzela zawsze w pełny płot. U Daniela karuzela dziewcząt oraz tam. Bo i Daniel rok wesela osobiście sam. U Daniela na pościela wolne płatki róż. Daniel panny tak ośmiela, gdy chce kochać już. W krylach, krylach i morela od zamierzchłych lat. Szczęściarz z Pana. I Bóg mu da, i Pan nada, nie? Proszę Państwa, właśnie, to była piosenka, którą zwykle możemy właśnie w niedzielę zaśpiewać, idąc na prywatkę, właśnie w takim rytmie country. A teraz piosenka, o której już mówiłam tak dużo, że już nie będę więcej zapowiadała. Jeżeli Pan już jest gotowy, to teraz maj dla Państwa. Może zrobi się cieplej? Co? Pewnie! Thank you.
bardzo cieszę, bo ta piosenka jest na liście właśnie trójkowej, tej Muzyka Łączy Pokolenia. I aż na 7. miejscu, kochani. No to widzę, że się spodobałam. Proszę Państwa, teraz wracam do piosenek sprzed lat. Ponownie do piosenek sprzed lat. I myślę, że mimo tego, że pogoda nam nie dopisuje, to chyba możemy wybrać się na małą wycieczkę. Co Państwo na to? Lubicie wycieczki? To świetnie. To mam propozycję. Zabieram Was wszystkich do Fontainebleau. Dobrze? Wsiadamy w starego grata i odjazd! Zostali, nie? Teraz najlepiej w domu. Wszędzie okazuje się, nie jest tak znowu złoto, prawda? I pięknie. Proszę Państwa, moje spotkanie z Państwem zbliża się niestety do końca. Zbliża się, zbliża. No cóż, ale chciałabym się z Państwem rozstać moją piosenką, którą wiem, że lubicie, a nie zaśpiewałam jej w całości, Złotymi Obrączkami. Myślę, że tym razem już ośmieleni nieco bardziej, rozgrzane macie poza tym gardła, zaśpiewacie ze mną refren odważniej, prawda? A więc do widzenia i złote obrączki!
Jakby nam wodka. Serdecznie Państwu dziękuję. Było mi wyjątkowo sympatycznie u Państwa. I deszcz nie padał, nie padał. Dziękuję. O, naprawdę tak do rana można, nie? Proszę Państwa, to do Pana realizatora. Wiązanka mała. Tam jest na spisie i chyba jest po dłużej. Proszę Państwa, wobec tego myślę, że możemy sobie pozwolić na jeszcze jedno przypomnienie, małe przypomnienie sprzed lat, ale już teraz, kochani, jak się tak rozśpiewaliście, to ja tylko będę pomagała, a wy będziecie śpiewali, dobrze? Nie było ciebie tyle lat, zaśpiewacie sami? No to zobaczymy, jak nam pójdzie, mam nadzieję, dobrze. Znalazł, jeżeli pan znalazł, to bardzo proszę. A więc...